Jak kobieta powinna dobrać torebkę do swojego stroju? Czy dopasowujemy ją kolorem do butów? A może są jakieś inne wytyczne? Zapraszam na film. Dostałam ostatnio pytanie, czy torebkę należy dobrać kolorem do butów? Oczywiście jeszcze kilkanaście lat temu właściwie była taka zasada, że torebka i buty powinny być w pasującym kolorze. Teraz zależy to tak naprawdę od okazji, gdzie się ubieramy, a to znaczy są sytuacje, szczególnie te prywatne, takie zupełnie swobodne, gdzie nie dobieramy torebki kolorem do butów. Oczywiście to nie jest tak, że jeżeli dobierzesz, to będzie coś złego, bo znam sama osoby, które uwielbiają mieć dobraną torebkę dokładnie odcieniem do butów, natomiast są takie trendy, żeby tego nie robić, a nawet jest to takie pożądane. Czyli można sobie ubrać różową sukienkę, granatowe buty, zieloną torebkę i wszystko będzie ok, jeżeli oczywiście to będzie spójne z daną osobą. Także nie trzeba dobierać torebki kolorystycznie do butów, ale nie zawsze, ponieważ są sytuacje, te zawodowe, te biznesowe, to właśnie kiedy jesteśmy w pracy i obowiązuje nas formalny kod ubioru biznesowy, wtedy jak najbardziej należy dobrać torebkę i buty kolorystycznie do siebie. Czyli mamy skórzane czułenka, skórzaną torbę i one są w tym samym kolorze. Dobrze też jest, żeby pasek nasz, który mamy w spodniach i pasek zegarka, jeżeli taki posiadamy, były również w tym samym odcieniu. Tak naprawdę to dotyczy i kobiet, i mężczyzn. Także kolorystycznie tak, ale w tych sytuacjach oficjalnych, biznesowych oraz dyplomatycznych, jeżeli takie Cię spotykają. Co jest jeszcze ważne w doborze torebki, oprócz koloru, to fason torby, to znaczy dopasowanie jej do okazji. Jeżeli idziemy do pracy, czyli dalej jesteśmy w tym formalnym dress code, w formalnej etykiecie ubioru, wtedy dopasowujemy torebkę jak najbardziej taką biznesową. A biznesową to znaczy nie idziemy z plecami, nie idziemy z błyszczącą torebką, ona jest gładka, to prawdopodobnie będzie skóra licowa, czyli taka zupełnie klasyczna, normalna. I czym twardsza ta torba, czyli bardziej przypomina teczkę, kuferek, tym bardziej biznesowo wyglądamy. Także czym taka będzie bardziej miękka w formie worka, tym będzie mniej formalna. Jeżeli chcesz być super formalna, stawiaj na twardą torebkę. Oczywiście nie tylko dobieramy kolorystycznie czy do okazji torebkę, ale też dobierajmy torebkę do swojego typu sylwetki. Jeżeli jesteś małą, drobną sylwetką, to znaczy niski wzrost, mały rozmiar ciała, wtedy wybieraj też małe i średnie torebki. Bardzo śmiesznie wyglądają takie małe, drobne dziewczyny, które mają wielkie torby. Ja wiem, że torby typu shopper są bardzo teraz popularne, bardzo modne, natomiast taka mała sylwetka wygląda po prostu jakby miała się zarwać pod tą torbą, także raczej wybieramy proporcjonalnie do sylwetki, co też oznacza, że jeżeli Twoja sylwetka jest w większym rozmiarze, większym typu rozmiarowo, ale też po prostu jesteś wysoka, to możesz dobierać większe torby. Jeżeli chodzi o kształty ciała, to można też je przełamać odrobinę. To znaczy, jeżeli jesteś sylwetką okrągłą, to znaczy masz krągły biust, krągłe pośladki, krągłe biodra, krągłe uda, to wtedy nie wybieraj takich miękkich, okrągłych toreb, tylko właśnie przełam tą formę krągłą dodatkami, które są prostokątne, czyli są takie twardsze, takie kanciate. I odwrotnie, jeżeli jesteś wysoka, szczupła, koścista, wybieraj miękkie, workowate torby. To po prostu zmiękczy trochę Twój wizerunek i przełamie tą taką tendencję ciała. Oprócz tego, torebkę powinno dobrać się do tego, gdzie chcemy przyciągnąć uwagę, ponieważ torebka jest ozdobą, a wiemy, że tam, gdzie są jakieś ozdoby, to tam ludzie patrzą. Więc jeżeli Twoje ciało ma jakąś dysproporcję, to znaczy na przykład masz wąskie ramiona, ale szerokie biodra, czy jesteś sylwetką A, taką typową gruszką, to nie noś torebki na szerokości, przepraszam, na wysokości bioder. To znaczy, wszelkie listonoszki czy trzymane torby tutaj także wiszą w okolicy bioder, nie są wskazane. Lepiej jest nosić torebkę tutaj pod pachą. To znaczy, jeżeli to jest mała torebka, którą po prostu można sobie tutaj włożyć, to jest ok, ale też są takie, które po prostu mają krótkie uszy i zakładamy je na ramię. Zupełnie odwrotnie jest, kiedy mamy sylwetkę dysproporcjonalną w górze. To znaczy, sylwetka, która jest stożkowa, czyli sylwetka Y lub T,
takie sylwetki, które mają szerokie ramiona, a wąskie biodra. Te sylwetki jak najbardziej powinny się ozdabiać w okolicy bioder, czyli kopertówkę nosimy w ręce, trzymamy ją na wysokości bioder, nosimy listonoszki, torby zawieszone na przedramieniu, po to właśnie, żeby one tak jakby wisiały nam tutaj w okolicy pupy i bioder. Także ozdabiamy się na tej wysokości. I to właściwie tyle na dzisiaj. Pamiętajmy o tym, żeby torebkę przede wszystkim dobierać do okazji, żeby ona po prostu nie wyglądała, jakby jedna torebka śmigała po wszystkich możliwych Twoich wyjściach, od zakupów po imprezę. Czyli dobieramy do okazji, dobieramy kolorystycznie, jeżeli jest to formalna okazja, jeżeli nie, nie ma takiej potrzeby, ale też dobieramy do sylwetki. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem.